Cześć, tutaj Przemek. Bardzo się cieszę, że tu jesteś. Dzisiaj rozmawiamy o technologii. Opowiem Ci, z jakich standardowo warstw, z jakich elementów składa się produkt cyfrowy, taki jak aplikacja webowa, mobilna, desktopowa, więc będzie o backendzie, o frontendzie, infrastrukturze, UI, UX. Wszystko Ci dzisiaj opowiem. Zapraszam. Na starcie będę się dzisiaj posługiwał analogią domu, dlatego że okazuje się, że dom jako budynek mieszkalny i proces powstawania domu, budowy domu jest bardzo zbliżony do procesu powstawania produktu cyfrowego. W dodatku wydaje mi się to bardzo dobrą analogią, dlatego że dom jest czymś takim fizycznym, namacalnym, łatwo nam sobie wyobrażać pewne kwestie z domem związane. Jeżeli rozmawiamy o produkcie cyfrowym, no to jest coś kompletnie wirtualnego, więc może być trudniej sobie wyobrazić. Więc budujecie dom. Pierwsze, co robicie, jak już macie jakiś pomysł, wyobrażenie tego, gdzie chcielibyście i jak mieszkać, no to idziecie do architekta. No i tym architektem w kontekście powstawania produktu cyfrowego jest UX designer. To jest osoba, która pomoże Wam zaprojektować plan poszczególnych pięter, tego, gdzie jest jakie pomieszczenie, jakie funkcje są w tych pomieszczeniach dostępne, czyli to mogą być w produkcie cyfrowym nasze podstrony, to mogą być ekrany w aplikacji mobilnej. To jest osoba, która wyjściowo zdefiniuje, gdzie, co, jaka funkcja w jakim pomieszczeniu jest dostępna. Ponieważ rozmawiamy o kwestiach kompletnie wirtualnych, to UX designer będzie chciał nam przedstawić koncept, nad którym pracuje, tak żebyśmy mogli sobie łatwiej wyobrazić, jak ten produkt końcowy może wyglądać. I on tutaj będzie posługiwał się takimi narzędziami jak wireframe'y. To są takie bardzo proste, czarno-białe, opracowane ekrany aplikacji, czyli służą temu, żebyśmy mogli zrozumieć, co na jakim ekranie, jaka funkcjonalność, jaka informacja będzie dla użytkownika dostępna. Następnie w procesie najczęściej pojawia się potrzeba tego, żeby jeszcze bardziej unaocznić, jeszcze lepiej zrozumieć to, jak użytkownik końcowy będzie wchodził w interakcję z systemem, i do tego wykorzystuje się mockupy, czyli klikalne mockupy, i to już są takie wizualizacje poszczególnych ekranów, poszczególnych podstron, w które wtedy można kliknąć. Najczęściej to są predefiniowane jakieś proste operacje funkcjonalności, czyli są trzy scenariusze, które możemy w takich mockupach wykonać, przejść z tego ekranu na ten, wykonać taką czy taką operację. No i one już zawierają jakieś elementy graficzne, kolorystykę naszej przyszłej aplikacji, więc łatwiej nam sobie wyobrazić ten produkt końcowy. No i na tym etapie w przypadku budowy domu zapraszamy już bardzo często projektanta wnętrz. Jeżeli chodzi o produkt cyfrowy, to będzie UI designer, osoba odpowiadająca za interfejs, za design aplikacji, za design systemu, czyli to, jak poszczególne asety wyglądają, gdzie są rozmieszczone na ekranie, jakie elementy mamy na każdym z tych ekranów dostępne. Więc jak już mamy taki koncept, pomysł na to, wizualizację tego, jak ten system, jak ten dom będzie miał wyglądać, no to najpierw potrzebujemy fundamentu. No i tym fundamentem w przypadku produktów cyfrowych jest infrastruktura, która może być albo cloudowa, albo on-premisowa. Infrastruktura cloudowa oznacza tyle, że do osadzenia tej naszej przyszłej aplikacji korzystamy z rozwiązań dostarczonych nam przez producentów rozwiązań chmurowych, takich jak Amazon Web Services, AWS, jak Microsoft Azure czy GCP, Google Cloud Platform. Czym jest cloud? To jeszcze będzie w osobnym odcinku, jakie są zalety korzystania z jednego, z drugiego rozwiązania, o tym Wam jeszcze opowiem. Dzisiaj ważne jest to, że jest to zewnętrzny dostawca, który daje nam gotowe elementy do budowy tego fundamentu, na którym później możemy osadzać naszą aplikację czy nasz budynek. Alternatywą dla tego rozwiązania jest on-premise, czyli ta ścieżka, w której decydujemy się samemu stworzyć ten fundament, samemu utrzymywać go, czyli jak to się w świecie IT zwykło mawiać, trzymamy to rozwiązanie u siebie na serwerze w piwnicy. Dalej musimy zacząć myśleć o wszystkich instalacjach, o takich bazowych elementach budynku, czyli musimy mieć poprowadzoną wodę, gaz, prąd, wszystkie instalacje, jakich potrzebujemy do poszczególnych pomieszczeń w zależności od ich funkcji. No i to można przełożyć na produkt cyfrowy jako warstwę backendową. Czyli to jest cała logika aplikacji, z którego pomieszczenia, z którego ekranu będą dostępne jakie dane, jakie instalacje, jakie media będą dostępne. Musimy mieć w kuchni dostępną wodę, jeżeli mamy piec gazowy, musimy mieć dostępny gaz.
Jeżeli mamy dany ekran aplikacji, w którym mielibyśmy wykonywać funkcję XYZ, no to musimy tam mieć dostępne odpowiednie asety. Więc backend to jest coś, co zapewnia nam od takiej strony logicznej dostęp do potrzebnych funkcjonalności. Tutaj będziemy rozmawiać o backend deweloperach, inżynierach, którzy będą obsługiwać takie technologie, języki programowania jak JavaScript, w ostatnim czasie bardzo, bardzo popularny, jak Java, jak Ruby, jak C Sharp, jak Golang, jak Python. Oczywiście jest wiele innych, to są takie najbardziej popularne. Więc mamy już fundament, mamy nasze instalacje, mamy ściany tego budynku. No i teraz wchodzimy w warstwę frontendową. Frontend, czyli wszystko to, z czym w interakcję może wejść użytkownik, czego może dotknąć, co może kliknąć. W przypadku domu, no to będzie całe wykończenie, podłogi, ściany, wszystkie meble. Jeżeli chodzi z kolei o wystrój wnętrz w kontekście aranżacji, w kontekście dekoracji, no to tutaj znowu duża rola UI designera, który będzie odpowiadał za to, jakie emocje nam towarzyszą temu, kiedy wchodzimy do danego pomieszczenia, kiedy wchodzimy w interakcję, korzystamy z czegoś, zaczynamy w tej kuchni przygotowywać potrawę. Frontend deweloperzy, frontend inżynierowie to będą osoby operujące na takich technologiach jak JavaScript ponownie ze wszystkimi swoimi frameworkami, jak CSS, jak HTML, jak Angular. Generalnie dookoła JavaScriptu jest dużo frameworków, które umożliwiają realizację warstwy frontendowej. Możecie też słyszeć na rynku o osobie full stack developer. To jest osoba, która po prostu włada technologiami, językami programowania, które umożliwiają mu realizację warstwy zarówno frontendowej, jak i backendowej. Tutaj najpopularniejszą technologią będzie JavaScript ze swoimi frameworkami, która umożliwia jednej osobie realizację obu tych warstw. No i teraz mamy już fundament, mamy już ściany, instalacje, mamy już wykończenie, więc w tym domu możemy mieszkać. No i do takich samych funkcji możemy mieć dostęp w różnych pomieszczeniach, czyli łazienka może być i na parterze, i na pierwszym piętrze, i na drugim piętrze. I te poszczególne piętra są taką analogią do aplikacji webowych, mobilnych, desktopowych. Czyli my do tych samych danych możemy mieć dostęp poprzez różne interfejsy. Bo z tej łazienki możesz skorzystać na dole, możesz skorzystać na górze, jednak odbiór, to w jaki sposób wchodzisz w interakcję z tymi danymi, z tym rozwiązaniem jest inny. Funkcjonalność może być ta sama, czyli w łazience na dole możesz mieć i wannę, i prysznic, a może być też ograniczona, czyli na przykład w wersji webowej aplikacji możesz mieć oba te rozwiązania, a w wersji mobilnej dostęp tylko do prysznica, bo ta łazienka na górze została inaczej zaprojektowana. Ale to już jest kwestia interfejsów, tego co producent oprogramowania chciał, żeby było dostępne w poszczególnych wariantach aplikacji. Czyli piętra to są aplikacja webowa, mobilna, desktopowa, czyli interfejsy to w jaki sposób, przez co, w jakim kanale mamy dostęp do tych samych informacji, do tych samych danych. To wszystko na dziś. Standardowy produkt cyfrowy składa się właśnie z tych elementów, czyli mamy UI, UX, mamy infrastrukturę, mamy backend, mamy frontend. Jeżeli podobały Ci się te treści, zasubskrybuj proszę ten kanał po więcej tego typu kontentu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej! Wesoła anegdota. Na przykładzie tej analogii branży IT do branży budowlanej, czyli powstawania produktu cyfrowego do powstawania budynku mieszkalnego, to jak słyszy się to pierwszy raz, to może wydać się trochę dziwne, ale rzeczywiście te dwie branże są do siebie bardzo, bardzo podobne, bardzo zbliżone. Jeżeli chodzi o proces powstawania danego rozwiązania, czy to produktu cyfrowego, czy to budynku, jeżeli chodzi o warstwy, z których się to rozwiązanie składa, jeżeli chodzi o zależności, formy współpracy między klientami, dostawcami, między dostawcami a ich podwykonawcami, to te dwie branże są do siebie bardzo podobne.